Siła Łemkowskiej Kultury. Wybraliśmy Andiego z dwóch powodów. Po pierwsze, że właśnie on wywodzi się z tego naszego okręgu kulturowego, a po drugie, że ta rewolucja, którą stworzył w sztuce, działała kiedyś na artystów, ale także działa również dzisiaj. Stąd też jakby nazwa efekt Warhola. Braci tu nawiązują do Warhola, do twórczości Warhola i są jakby odpowiedzią na tego artystu. Jednym się to ta sztuka, jeszcze była tam tego roku, bo tego roku to trudno powiedzieć jeszcze jak będę, podobała niższym, ku zmęczeniu się podobała. Starsi ludzie gadali, że to za mało to jest nawiązania do naszej tradycji i kultury lemkiewskiej. Wszystko jest związane z naszą kulturą, wszystko się po sztosy dzieje i wszystko ma jakieś znaczenie. Tak samo Andy nie byłby tym Andy Warholom, jego sztuka czy jego mistrzostwo nie wyglądałoby tak, jakby nie to odkale tak naprawdę pochodził. To jest ciekawa inicjatywa. Ja na przykład nie wiedziałem, jakie korzenie ma Andy Warhol, bo to, że działał w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, no to większość nawet ze szkoły wie. Ale że korzenie miał łemkowskie, a praktycznie no, to tutaj nasze, no można powiedzieć, że to nasz człowiek. Bardzo mi się podoba, ponieważ interesowałam się kiedyś Andy Warholem i zaprosiłam teraz też koleżanki, które interesują się sztuką i bardzo mi się podoba, że w ogóle tutaj coś się dzieje. Cieszymy się, że właśnie jest dużo imprez, że jest kultywowana tradycja, bo to świadczy o człowieku, tak? Jeżeli potrafimy przekazywać tradycję w tym globalnym, wielkim świecie, gdzie te narodowości się zaczynają mieszać i to tożsamość narodowa zaczyna ginąć, to właśnie ta odmienność jest tak cenna i tak potrzebna. Siła Łemkowskiej Kultury.